Tuż obok mnie siedzi chyba najbardziej zapracowany człowiek w Krakowie, a już na pewno pierwszy profesor, najmłodszy profesor w Polsce, najmłodszy profesor w ogóle w historii Polski, już profesor Mateusz Hołda. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy czuje się Pan geniuszem, bo zdobyć tytuł profesorski w wieku 29 lat jest to nie lada wyczyn? Absolutnie nie, nie czuję się geniuszem. Myślę, że jest to po prostu po pierwsze zbieg kilku szczęśliwych okoliczności w moim życiu, że udało mi się tak tą karierę szybko rozpocząć i sfinalizować, ale też uporu, trochę talentu, na pewno dużo wytrwałości wymagało to. Powiedział Pan zbieg ciekawych okoliczności, ale jakie to były okoliczności, które zdecydowały o tym, że zapisał się Pan właśnie w historii? Na pewno los zesłał mi na mojej drodze kilku mentorów, szefów katedr, szefów oddziałów, w których pracuję, dzięki którym tak naprawdę miałem możliwość się rozwijać, którzy ułatwiali i nie przeszkadzali w tym rozwoju, to jest bardzo ważne. Dawali wolną rękę we wszystkich działaniach, wspierali, zawsze byli tuż za plecami i zawsze pchali do przodu. To jest takie coś, no, czego mogą mi na pewno wszyscy tutaj pozazdrościć. I jest to tak naprawdę główny przyczynek do mojego sukcesu. Dodatkowo no, jest to pełne 9 lat tak naprawdę poświęcenia się tej nauce, praca codziennie tak naprawdę. Czyli mamy odrobinę geniuszu, mamy też trochę szczęścia, ale mamy też masę tej pracy. Ja się od razu zacząłem zastanawiać, jak od początku studiów w zasadzie wyglądał Pana dzień, żeby naprodukować te kilkadziesiąt artykułów, na przykład w wielu czasopismach, pracę doktorską przed magisterską. Czy miał Pan coś takiego jak to studenckie, mityczne życie, gdzie słyszymy to określenie, to trochę inny obrazek niż praca naukowa od razu nam się pojawia przed oczami? Studenckie życie jak najbardziej było wplatane w tą działalność naukową, też studencką, po prostu uczenie się. No, studenci medycyny są dość specyficznym gatunkiem, nie mają za dużo tego studenckiego życia, ale jak najbardziej dało się jeszcze w to wpleść dodatkowe zainteresowania. No, nie byłem na pewno jedyny, który też pracował naukowo podczas studiów. Miałem to szczęście, że znalazłem swoją niszę, znalazłem temat badawczy, który był no, tak naprawdę nietknięty, dość nośny i to dawało efekty. To jak wygląda taki standardowy Pana dzień, godzący życie prywatne z tą pracą naukową? Jeszcze do tego jest oczywiście praca kliniczna w szpitalu, więc jest to pomieszanie tak naprawdę pracy w szpitalu, pracy następnie po godzinach już takiej standardowej, po 15 pracy naukowej. Ciągnie się ona czasami nawet do 2-3 w nocy i dzień za dniem, włączając to weekendy oczywiście, które są dodatkowymi tymi dniami pracy, pozwalają zrealizować te wszystkie plany. Bo my też mieliśmy mały problem z umówieniem się na tę rozmowę, bo Pana grafik jest dosyć napięty. Jak Pan znajduje czas właśnie na swoje aktywności, jakieś swoje prywatne życie, kiedy cały czas, tutaj praca kliniczna jeszcze Pan wspomniał, kiedy to cały czas w zasadzie 7 dni w tygodniu w tym grafiku jest od kilku dobrych lat? No, te dni teraz około medialne też są dość wyjątkowe, stąd też nasze problemy grafikowe, ale jak najbardziej znajduje się też czas na przyjemności, na urlop. Każdy musi kiedyś wypocząć, na takie zwykłe, codzienne sprawy też czas znajduje się. Doba każdego ma 24 godziny, trzeba po prostu ją umieć dobrze zaplanować. A jak Pana traktują koledzy na uczelni w Collegium Medicum? Bo jeszcze kilka lat temu był Pan ich studentem, to oni Pana uczyli, a teraz w zasadzie od niektórych zapewne jest poziom wyżej. Czy są tam jakieś małe złośliwości? Myślę, że tak, jak najbardziej złośliwości też się zdarzają, ale głównie jest to pozytywne przyjęcie. Są gratulacje, od wczoraj odebrałem kilkadziesiąt telefonów, kilkaset SMS-ów, wiadomości, które w głównej mierze gratulują sukcesu. Jest to też oczywiście sukces ich. Też bym to tak rozpatrywał, że jestem przecież ich uczniem, więc to, co zdołali przekazać, zaszczepić tą wiedzę, chęć działalności naukowej, jak najbardziej jest to nie tylko mój sukces, jest to sukces też mojego zespołu, ale całej kadry akademickiej Uniwersytetu. To co dalej? Gdzie jest ten limit? 29 lat, już tytuł profesorski. Jakie tutaj są tak naprawdę kolejne cele do odhaczenia? Kolejnych tytułów nie ma i myślę, że bardzo dobrze. Nie trzeba już za nimi gonić, nie trzeba nikomu nic udowadniać. Teraz na pewno skupię się po prostu na pomaganiu innym młodym naukowcom w realizacji ich celów pasji. Przejdę na taką ławkę jakby trenerską i będę po prostu mentorował, będę rozwijał też mój zespół, będę pomagał moim doktorantom, moim studentom w realizacji ich pasji naukowych. Żeby być może za kilka lat ktoś inny Pana prześcignął i został kolejnym najmłodszym profesorem w Polsce? Mam nadzieję, że to będzie jeden z moich podopiecznych, tak.